Witam bardzo serdecznie, tutaj Kapelusznik. Wy to pewnie oglądacie w niedzielę, a ja pewnie będę w pracy. Kolejny film poświęcony na temat takich lekcji od Ody. Generalnie mam swoją listę filmów do zrobienia i realizuję te, które gdzieś tam zapowiedziałem z rok czy dwa lata temu. O Perospero i Who is Who to już w ogóle dawno temu zapowiadałem. No ale przejdźmy do tematyki filmu. Więcej o takich informacjach odnośnie filmów w jutrzejszym filmie poniedziałkowym. A dzisiaj skupmy się na kolejnej lekcji, bardzo mocno forsowanej przez Eiichiro Oda. Przynajmniej według lekcji czy narracji prowadzonej przez niego w mandze, że nikt tak naprawdę nie rodzi się zły. Lekcja mocno zbliżona do tej sprzed paru filmów, czyli nie winić następnych pokoleń za błędy ich poprzedników. I obie lekcje w zasadzie się łączą. Teraz się skupcie, bo będę mówił przykładowo. To znaczy, jeżeli na przykład istnieją dwie zwaśnione ze sobą rodziny albo rody, to ich nowonarodzone dzieci wcale nie muszą kontynuować wspólnej nienawiści, jaka była w poprzednich pokoleniach między obydwiema rodzinami. Czyli to nowe pokolenie nie obwinia siebie wzajemnie za krzywdy z poprzednich lat, a zarazem urodziło się niewinne wobec zastanej między tymi rodzinami nienawiści. Wystąpiły czynniki, że owe pokolenie stało się inne w opozycji do swoich rodziców oraz dziadków. Więc pomimo pokrewieństwa, każdy z nas może stać się inny tak naprawdę. Za sprawą napotkanych ludzi w życiu, środowisk, jakie się otaczamy, czy sytuacji, w jakiej się znajdziemy, lub jaką edukację odbierzemy. Idealnym tego przykładem jest Big Mama. Młoda, niewinna Lin-Lin była po prostu przerośniętym dzieckiem, które zostało odrzucone przez swoich oryginalnych rodziców. I młoda Big Mom, za czasów, gdy była pod opieką matki Carmel, zapragnęła stworzenia świata dla każdej rasy, gdzie każdy mógł się czuć szczęśliwy, ponieważ wychowywała się z różnymi dziećmi, z różnych ras i tak dalej. Ale gdy już jej wychowaniem zajął się Strausen, nauczył ją pirackiego fachu i tym sposobem stała się w pełni zła, ale z dobrymi intencjami. Kto wie, co by się stało, gdyby Big Mom trafiła na przykład do marynarki z rąk matki Carmel. Może by się stała dużo bardziej sympatyczniejsza. Jeszcze lepszym przykładem tego, że tak naprawdę nikt nie rodzi się zły, a wszystko zależy od losu, jaki nas zajdzie w życiu, to Rebecca. Pomimo utraty matki i wychowania przez Kerosa w postaci żołnierzyka, gdzie nawet nie wiedziała, że wychowuje ją własny ojciec, plus powszechną nienawiść w jej stronę od mieszkańców Dressrosy za błędy jej dziadka, a byłego króla wtedy, który został wrobiony przez Doflamingo, to nie załamała się. Pozostała do obecnych wydarzeń fabularnych dobrą osobą. Trzymała się ona własnych zasad, które wpoił jej Kyros. I być może właśnie to powstrzymywało całą nienawiść wokoło niej, przed tym, że ona nie zachłysnęła się tą nienawiścią i nie odczuwała pragnienia zemsty, przynajmniej takiego ogromnego. I także pomimo bycia powszechnym wrogiem numer 1 na Dressrosie, wystąpiła w turnieju w Koloseum. Nie bała się. I przy okazji używała wyuczonego haki obserwacji i nie zabijała nikogo, podążając za własnymi zasadami. Także została dobrze wychowana pomimo koszmaru, jaki spowodował jej samej oraz jej rodzinie Doflamingo. A przypomnijmy, iż marzenie Big Mom było stworzyć utopijny świat dla każdego, a Rebecca, gdy ją poznajemy, chciała zabić Doflamingo. Jak odmienne cele, a jak dwie różne postacie wychowane w różnych warunkach. Podsumowując, Oda wyraźnie chce nam powiedzieć, że każde nowo narodzone życie nie niesie za sobą grzechu poprzedników. Warto dać szansę nowej osobie, nie stawiać od razu na niej przysłowiowego X-a, tylko dlatego, że być może jest synem bądź córką naszego wroga. Między innymi dlatego Ace miał prawo do życia, jak każda inna osoba na świecie, bo to, że był synem króla piratów, nie czyni z niego tej samej osoby. Więc ja byłem Kapelusznik, dajcie znać, co o tym sądzicie, czy zgadzacie się z narracją Eiichiro Ody, czy jego lekcja ma tutaj sens i na razie.